Szanowni Państwo, nazywam się Michał Kołaciński i reprezentuję Komitet Wyborczy Razem dla Oleśnicy. Jestem również kandydatem na urząd burmistrza desygnowanym przez ten komitet. Od początku naszej aktywności stoimy na stanowisku, że dotychczasowy ponad 20-letni układ władzy wyczerpał się, zarówno personalnie, jak i koncepcyjnie. Już bardziej dojrzałe demokracje uznały, że konieczna jest kadencyjność w sprawowaniu urzędów. Dotychczasowy wizerunek Oleśnicy zmienił się na plus. Nigdy tego nie negowaliśmy. Ale ilość mankamentów obciążających zrealizowane już inwestycje miejskie jest zdecydowanie za duża. Wprawdzie Oleśnica nadal jest atrakcyjną sypialnią Wrocławia, ale to, czego dziś oczekują mieszkańcy, to nowe miejsca pracy, a nie nowe galerie handlowe i supermarkety. To sprawnie działająca służba zdrowia i opieka społeczna, a nie kosztowna straż miejska i rozdęte jarmarczne dni Oleśnicy. To efektywna edukacja przygotowująca do potrzeb trudnego rynku pracy, a nie wyścig w budowaniu nowych orlików czy hal sportowych. To wreszcie dialog z mieszkańcami, a nie autorytarne zarządzanie z pozycji nieomylnego urzędnika. Jeśli uznacie, że nasz plan dla Oleśnicy jest wart poparcia, liczymy na Wasz głos 16 listopada. Jeśli poprzecie moją kandydaturę na urząd burmistrza, to ta drużyna może zdobyć pierścień. Moja Oleśnica.pl